Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Ten krótki poradnik wyjaśni Wam, dlaczego Wasze LEDy, jeżeli zamontowaliście sobie gdzieś oświetlenie LEDowe, delikatnie świeci i żarzy się w sytuacji, gdy Wasz łącznik jest wyłączony. Czyli nie powinno się tutaj nic świecić, ale świeci. Może też występować problem na przykład mrugania świetlówek, czy też właśnie LEDów. No i teraz rozwiązaniem na to jest albo montaż równoległy takiego kondensatora, tego typu urządzenia. Można to kupić za około 5-10 zł w markecie. Gotowiec w pudełku, wystarczy tylko zamontować. Film, jak to zamontować, jest na kanale forumwiedzy.pl, na pewno znajdziecie bez problemu. Ale najprostszym rozwiązaniem jest, jeżeli macie ten łącznik z taką lampką w środku, która Wam tutaj świeci, po prostu demontaż tej lampki, wysunięcie jej. Zobaczcie, jak wykonam właśnie tą czynność w tym łączniku i problem nagle zniknie. Spójrzcie. Demontaż jest banalnie prosty, wystarczy ten element ruchomy po prostu podważyć palcami i go wysunąć, ewentualnie skorzystać z śrubokręta i po prostu podważyć. I w tym momencie zdejmujemy ramkę, jaką tutaj mamy i szukamy tej lampki. W większości tego typu łączników tą lampkę, tą neonówkę możemy po prostu wysunąć, tak jak tutaj. W innym wypadku trzeba ją zdemontować w inny sposób. Ewentualnie montować kondensator, jak już pokazałem, wewnątrz instalacji. Tutaj jeszcze możemy pracować bezpiecznie, bez wyłączania obwodu, ponieważ nic tu jakby nie robimy, nie dotykamy niczego palcem. I teraz za pomocą tego tutaj śrubokręcika, próbnika wystarczy podważyć tą lampkę i wysunąć. Zobaczcie, spróbuję ją podważyć tak, żebyście lepiej widzieli. W tym kierunku od góry, jeżeli się nie uda, to zrobię to od dołu. Po prostu trzeba wysunąć. O, już. Lampka wysunięta, jak widzicie. I teraz ona taka malutka jest, taka wsuwana. I zobaczcie teraz. Oczywiście LEDy już nam zgasły. Spójrzcie. Już nam nic tam nie świeci. Problem znikł. Zobaczcie, wsunę tą lampkę tylko delikatnie, tak żebyście zobaczyli różnicę, bo możecie nie wierzyć. O, wsuniemy sobie ją. O, świeci lampka. Zobaczcie. Teraz wystarczy, że wyłączymy oświetlenie. Wyłączymy i lampki nam będą cały czas świecić przez tą właśnie małą, cholerną neonówkę. Gdy ją tylko wysunę, wyciągnę. Chwila. O, wyciągnięta. Zobaczcie, lampki już gasną i LEDy nie mają najmniejszego problemu. Tak więc zdemontujcie albo lampkę, albo zamontujcie kondensatorek równolegle do przewodu fazowego z dwóch stron przy łączniku. Tak, żeby przewody, które wchodzą w łącznik z góry i w dół, tutaj po prostu montujecie Wasz kondensator. Jedną łapkę tu, jedną tu. I już problem znika też, nawet przy zastosowaniu takiej neonówki. Ale najłatwiej tą neonówkę po prostu wymontować i problem z głowy. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Jeżeli macie znajomych, którzy mają właśnie problem z świecącymi LEDami, mimo że wyłączone, czy też mrugającymi, dajcie im znać na temat tego poradnika. Ewentualnie na kanale jest też poradnik, jak zamontować kondensator właśnie tutaj do środka, taki za 5-10 zł, albo i nawet tańszy w sklepie elektronicznym. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, zachęcam Was do subskrypcji, łapka w górę i oczywiście komentujcie. Cześć!